Pragniemy, aby grupy, które pragną wystąpić na maskaradzie, zgłosiły się do nas już teraz do 30 września, po to, aby był jeszcze taki czas na to, aby cały przegląd przygotować i na dobrą sprawę wyreżyserować, ze względu na to, że staramy się, aby maskarada w tym roku rzeczywiście była takim bardzo dużym przedsięwzięciem. Zaproszenie do udziału w maskaradzie wysyłamy do wszystkich organizacji z terenu całej Polski na dobrą sprawę, które mają takie podobne grupy jak u nas w fundacji, związane między innymi z teatrem, muzyką. Dlatego bardzo zależy nam na tym, żeby do 30 września wszyscy się mogli zgłosić. Założyliśmy z góry, że wiemy, co kryje się pod szyldem maskarada. Tak naprawdę to jest przegląd teatralny i tak, z tego co słyszę, zapowiada się wydarzeniem ogólnopolskim. Tak, jest to przegląd teatralno-muzyczny osób niepełnosprawnych maskarada, który swój początek w Częstochowie miał w 2012 roku, więc to jest kolejna już edycja tego przeglądu. Od 2014 roku realizowany jest przez Fundację Oczami Brata. Początkowo był to przegląd, gdzie głównie tylko grupy z Częstochowy pokazywały się na scenie. Kilka razy były to grupy z terenu województwa śląskiego, ale teraz mamy sygnały i taką ochotę, żeby przyjechały do nas między innymi grupy z województwa kujawsko-pomorskiego. Dlatego rozszerzamy ideę tego przeglądu o kolejne miejsca i mamy nadzieję, że maskarada będzie takim wydarzeniem rzeczywiście reprezentacyjnym też naszą organizacji, jak i w ogóle miasto.